Mikrofon jest wyłączony, panie redaktorze, także proszę nie krzyczeć. Dziękuję serdecznie państwu za uwagę. Dziękuję, do zobaczenia. Ale ja mogę odpowiedzieć. Ja mam tak pana w tym momencie, niestety jestem zmuszony, to nie jest żadna osobista wobec pana uwaga, traktować jako przedstawiciela Kremla, bo tylko Kreml chce, żeby ten pan przestał być ministrem obrony narodowej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.